Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo pomimo tej ulewy i pogorszenia pogody dotarliście do nas tutaj na Orunie, pomimo zapewne trudności komunikacyjnych. Ja się nazywam Anna Sadowska i mam przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie, a jest to nasze trzecie spotkanie w ramach projektu Orunianki, Polki, Gdańszczanki, Patriotki, które dofinansowane, czy projekt ten jest dofinansowany, tak jak tutaj Państwo widzą na planszy, ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Rozmawialiśmy już o bohaterkach XVII-XVIII-wiecznych, Joannie Schopenhauer, Konstancji Czerenberg. Tydzień temu wysłuchaliście Państwo wykładu o ruńskiej Polonii, kobietach działających tutaj na Oruni. I dzisiaj pozostaniemy też w tym okresie, też pozostaniemy przy gdańskiej, oruńskiej Polonii. A moją i Państwa gościnią jest profesora Ewa Graczek, pracownica naukowa Uniwersytetu Gdańskiego. Chyba największa w tej chwili do dziś specjalistka o Stanisławie Przybyszewskiej, autorka książki Ćma o Stanisławie Przybyszewskiej. Pokazuje, jest to książka, która dzisiaj w zasadzie jest niedostępna na rynku, natomiast jest jedną z takich pozycji dla tych, którzy Stanisławą Przybyszewską się interesują, no powiedziałabym pozycja obowiązkowa. I dzisiaj porozmawiamy o relacji dwóch postaci, bo porozmawiamy zarówno o Stanisławie Przybyszewskiej, jak i o Stefanii Augustyńskiej. O Stefanii Augustyńskiej napomknęła Anna Zielińska-Fedoruk tydzień temu i o jej wkładzie w życie polonijne na Oruni. Dzisiaj ten temat rozwiniemy. Popatrzymy na postać Stefanii Augustyńskiej także oczami jej, myślę, że możemy powiedzieć, przyjaciółki w jakimś stopniu, Stanisławy Przybyszewskiej. Była to przyjaźń nieoczekiwana, pewnie też trochę dziwna i zaskakująca, ale tym bardziej ciekawa i nawet powiedziałabym wzruszająca, bo rzeczywiście mamy do czynienia z dwiema zupełnie różnymi postaciami połączonymi tutaj u wrót Oruni na Zaroślaku, w zasadzie już tuż przed wejściem tam się panie spotkały. Natomiast zanim przejdziemy do tej relacji, ja tylko powiem kilka słów o samej Stefanii Augustyńskiej. Stefania Augustyńska przez całe, w zasadzie do dziś, pozostaje w cieniu swojego męża, Jana Augustyńskiego, zresztą znakomitego filologa klasycznego, dyrektora słynnego Gimnazjum Polskiego przy dzisiejszej ulicy Augustyńskiego. Ta ulica Am Weißenturm przed wojną dzisiaj nosi nazwę Augustyńskiego, czyli nie pierwszego dyrektora, ale najwybitniejszego, człowieka, który w zasadzie to gimnazjum rozwinął, wyposażył. Rzeczywiście ogromny zasług człowiek i Stefania troszeczkę pozostaje w jego cieniu jako żona dyrektora, co by nie do końca odpowiada prawdzie, ponieważ ona miała bardzo dużo do roboty w tym Gdańsku w okresie Wolnego Miasta Gdańska. Stefania Augustyńska sama była nauczycielką. Jej nazwisko rodowe brzmiało na Lepa. W momencie, kiedy wyszła za mąż za Jana Augustyńskiego, przestała uczyć. Więc w zasadzie stała się żoną urzędnika państwowego, tak można powiedzieć. Natomiast absolutnie nie było to nudne życie pozbawione jakichś wysiłków intelektualnych czy pracy, bo ona, tak jak mówię, miała tutaj sporo do działania. Ona działała tak, działała w polskiej misji dworcowej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest polska misja dworcowa. To było takie stowarzyszenie, taka organizacja w Wolnym Mieście Gdańsku, która pilnowała, żeby dziewczęta, które przyjeżdżały, wjeżdżają do miasta, najczęściej z wsi gdzieś kaszubskich, nie wpadły w złe towarzystwo, ponieważ no, handel ludzkim towarem zawsze dobrze się miał. I tutaj takie naiwne dziewczęta, które po prostu przyjechały w poszukiwaniu pracy, no, czyhały niezbyt miłe osoby, więc bardzo często te działaczki pracowały jak streetworkerki. Po prostu chodziły po ulicach, pilnowały, wyłapywały te dziewczyny, żeby nie dostały się w łapy jakichś sutenerów, ale też przy okazji pilnowały, żeby te polskie dziewczyny, nie mówiące bardzo często po niemiecku, w miarę możliwości trafiły do polskich domów, żeby też się nie wynarodowiły, żeby kultywowały ten język polski, a niekoniecznie by traciły tą swoją tożsamość. Więc działała w polskiej misji dworcowej, prowadziła nawet
przynajmniej działała w schronisku, tych schronisk było kilka, polskiej misji dworcowej. Działała w Towarzystwie Polek. To jest takie towarzystwo, które zawiązało się jeszcze przed I wojną światową i bardzo dobrze sobie radziło właśnie w ten czas jeszcze w zaborze pruskim, potem już w wolnym mieście Gdańsku. Ale taką największą jej zasługą tutaj dla Orunii było to, że od 1934 roku była opiekunką, protektorką, tak się to nazywało, świetlicy Związku Polaków. Ta świetlica została otwarta 19 marca 1934 roku i mieściła się tam, gdzie drukarnia gdańska. W zeszłym tygodniu Ania pokazywała na wykładzie, to jest ten budynek taki ładny do dziś na trakcie Świętego Wojciecha, jest tam tablica pamiątkowa wmurowana i na zapleczu tejże drukarni istniała dość dobrze wyposażona polska świetlica, gdzie spotykali się po prostu Oruniacy, czy członkowie społeczności polonijnej z Orunii. I co to znaczyło być wtedy protektorką? To nie była tylko i wyłącznie jakaś taka rola zupełnie formalna, ponieważ jak wspominają osoby zaangażowane w tworzenie tych świetlic, protektorki były w zasadzie menadżerkami takich świetlic. To znaczy one musiały pozyskać lokal, one musiały pozyskać fundusze na wyposażenie tego lokalu i na jego utrzymanie. I tych funduszy nie było, one musiały je zdobyć. W związku z tym na protektorki tych świetlic wybierano kobiety, które coś znaczyły w społeczności. I jak wspomina jeden z działaczy polonijnych, panie, które miały chody. Więc jeśli miały chody, to mogły też sobie wychodzić pieniądze i te pieniądze zbierały, przeznaczając je na wyposażenie świetlic. A świetlice musiały być dobrze wyposażone, bo tak, trzeba było mieć polskie książki, trzeba było mieć polskie czasopisma. W większości świetlic były też projektory, gdzie można było wyświetlać polskie filmy. W lepiej wyposażonych świetlicach były też sprzęt typu fizharmonii albo pianino. Były również stoły ping-pongowe, szachy, warcaby, więc to było takie miejsce, gdzie można było się spotkać z Polakami, ale też pograć w coś, film obejrzeć, książki poczytać. To wszystko kosztowało, więc jakby pilnowanie tego, żeby to wszystko działało, było w dużej mierze na głowie Stefanii Augustyńskiej. Tutaj zacytuję tylko króciutko ze Straży Gdańskiej. To był taki właśnie periodyk Związku Polaków. Zresztą taka krótka relacja z otwarcia tej świetlicy, kiedy osoba opisująca, krótko relacjonująca to otwarcie, pisze tak. Szczególnie zaś podziękować należy pani dyrektor Augustyńskiej, która potrafiła pokonać wszystkie najróżniejsze trudności i dokonać tego dzieła, które tu dziś oglądamy. Pani dyrektorowa Augustyńska w gorących słowach dziękowała wszystkim, którzy przybyli na uroczystość do Orunii i przyczynili się do urządzenia tej świetlicy i apeluje do ludności Orunii, aby korzystała z nowego ogniska kultury polskiej. Warto też dodać, że nie tylko z tego gimnazjum polskiego, nie tylko Augustyńska zaangażowała się w działalność tutaj na Orunii, ale także niektóre nauczycielki z gimnazjum prowadzą tutaj wykłady z historii Polski albo nawet lekcje języka polskiego, bo trzeba pamiętać, że wiele osób, które się uważało za Polaków, tym językiem władało tak sobie, tak? Pamiętajmy, że to była ciągle mniejszość polska, jednak niemieckojęzycznym mieście i bardzo często władali tym językiem w domu, natomiast niekoniecznie potrafili pisać w tym języku, nie potrafili się posługiwać językiem literackim, więc między innymi Barbara Mielcarzewicz czy Jadwiga Rakowska prowadziły takie czy wykłady, ale też wręcz nazywano to kursami repolonizacyjnymi, tak żeby rzeczywiście jakościowo ta Polonia Gdańska była taka bardziej świadoma i wykształcona. Więc Stefania Augustyńska, wracając do tej naszej dzisiejszej bohaterki, była osobą taką bardzo zaangażowaną społecznie, bardzo też czującą chyba potrzeby działalności tutaj w Gdańsku. I w pewnym momencie w latach 20. spotyka kogoś zupełnie od siebie odmiennego. Dużo od siebie młodszą pisarkę Stanisławę Przybyszewską. Stanisława Przybyszewska przybywa tutaj z mężem, z Janem Panieńskim, który uczył fizyki i matematyki, aczkolwiek był malarzem. Panieński dość szybko umiera, Przybyszewska zostaje sama. I w zasadzie mamy do czynienia, prawda, z totalnie odmienną osobą. Tutaj oddałabym głos specjalistce właśnie od Stanisławy. Tak.
No, różnica jest dramatyczna, prawda? Mamy tutaj z jednej strony Stefanię Augustyńską, która jest taką spontaniczną społecznicą, prawda? Która działa w środowisku lokalnym, bardzo jest dobrze zakorzeniona, ma ogromne zaufanie ludzi, otoczenia do siebie. Natomiast spotyka się z osobą kompletnie wyobcowaną, zupełnie jakby wykorzenioną z tego miejsca, nieakceptującą Gdańska. Może ja na wszelki wypadek, żeby to było jasne, co będziemy mówić dalej, powiem rzucę kilka dat dotyczących Stanisławy Przybyszewskiej, żeby Państwo mogli ją zlokalizować i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Ona urodziła się w 1901 roku jako córka Anieli Pająkówny, która była znaną malarką, która umarła przedwcześnie, kiedy Przybyszewska miała zaledwie 11 lat. W 1923 roku, po wyjściu za mąż właśnie za Jana Panińskiego, osiedliła się w Gdańsku. Sprowadził ją tutaj ojciec Stanisław Przybyszewski, którego była nieślubną córką i jej narodziny były efektem takiej bardzo skandalicznej sytuacji, polegającej na tym, że Przybyszewski był w momencie, kiedy w roku 1900 właściwie w kilku bardzo dramatycznych i skandalicznych związkach. I z jednego z nich narodziła się Stanisława Przybyszewska, najpierw Pająkówna. W ogóle dzieje i nazwiska też są niesłychanie ciekawe, prawda? Bo wyjść za mąż jako nieślubne dziecko, żeby nazywać się Panińska, no to naprawdę trzeba wyjątkowego zbiegu okoliczności. Więc w 1923 roku wychodzi za mąż i przyjeżdża do Gdańska i w tym samym roku jej ojciec, który ją był, spowodował, że ona przyjechała do Gdańska i zresztą miał tutaj wielkie zasługi, bo był jednym z mecenasów, ważnych mecenasów Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Można powiedzieć, ona zostaje w Gdańsku jako żona nauczyciela właśnie Jana Panińskiego, a on wyjeżdża i umiera w Warszawie w 1927 roku. I w 1925 roku umiera Jan Panieński, który był morfinistą, tak zresztą jak sama Stanisława Przybyszewska, którą i jej ojca Stanisława Przybyszewskiego biografowie oskarżają o to, że nauczył ją, wprowadził ją w ten nauk. W 1925 roku Jan Panieński umiera i ona zostaje sama jako wdowa po nauczycielu. Dostaje mieszkanie w skromnym baraku na podwórku Gimnazjum Polskiego i żyje jeszcze 10 lat od 25 roku do 35 roku. Właściwie jakby no właśnie za pomocą różnego rodzaju stypendiów, datków i pomocy dobrych ludzi, z których jedną z najważniejszych osób w tych dobrych ludzi była Stefania Augustyńska, która kiedy weszła do baraku, w którym okazało się, że jest zimniej niż na dworze, przy mrozie minus 15, kiedy zorientowała się, że ma do czynienia z człowiekiem, z kobietą bardzo, bardzo już chorą, schorowaną, o ogromnych potrzebach, jakby przedłużyła jej tutaj, jak rozmawiałyśmy, o życie co najmniej kilka lat. A w tym czasie Stanisława Przybyszewska prowadziła właśnie życie osoby kompletnie odwróconej od swojego otoczenia, nieakceptującej Gdańska. Zresztą też nieakceptującej specjalnie polskiej kultury, ponieważ ona mówiła świetnie i pisała świetnie w kilku językach i jej teksty literackie powstawały jednocześnie po polsku i niemiecku, bo ona pisała po niemiecku równie dobrze jak po polsku. Zresztą podobnie jak Stanisław Przybyszewski, a może nawet lepiej, bo to no, trudno mi to zresztą ocenić, ale wybrała polski, ale na przykład jeden z jej dramatów, Termidor, był napisany po niemiecku, sprawa Dantona. Bo ona zasłynęła z dwóch spraw. Po pierwsze była autorką dwóch wspaniałych dramatów, z których najważniejsza jest sprawa Dantona. Oba dotyczą rewolucji francuskiej, bo to była wielka pasja jej życia, rewolucja francuska. I czasami, kiedy pisałam swoją książkę Ćma, to wtedy postawiłam taką hipotezę, że ona właściwie mentalnie żyła w tamtych czasach. Część listów jest datowana
datowana kalendarzem rewolucyjnym. Bo jak Państwo może wiedzą, rewolucja francuska wprowadziła własny kalendarz i w części tych listów część tych listów posługuje się właśnie tym kalendarzem francuskim, tej francuskiej rewolucji, co pokazuje głębię jej wyobcowania. I ona nie ma prawie żadnych kontaktów towarzyskich, właściwie poza Stefanią Augustyńską i paroma nauczycielami, początkowo tylko z gimnazjum. Poza tym prowadzi ogromną korespondencję. I właśnie dzisiaj słynna z dwóch rzeczy, właśnie z tej korespondencji, która jest zupełnie niezwykła. To jest rzeczywiście coś, myślę, że w polskiej literaturze, w polskim piśmiennictwie nie ma drugiego takiego przypadku, aż tak niezwykłej korespondencji. No i z tych dwóch dramatów, z których sprawa D'Antona doczekała się świetnego filmu Andrzeja Wajdy, jest słynna, jest bardzo takim jednym z jego najsłynniejszych filmów. I ich przyjaźń właśnie, no taka przyjaźń oparta też na zależności Przybyszewskiej od Stefanii Augustyńskiej. Ja też zajmuję się nauczycielkami i działaczkami po okresie styczniowym, stąd skojarzyłam nazwisko Stefanii Augustyńskiej ze Stefanią Sępołowską, też niezwykłą i wybitną altruistką polską. I one się zaprzyjaźniły w ten sposób, że jakby no, Przybyszewska była zależna, ponieważ musiała, ona od niej uzyskiwała pomoc, jedzenie, lekarstwa, początkowo jakieś korepetycje dla dzieci. Szybko się jednak okazało, że morfinistka, jaką była Stanisława Przybyszewska, nie bardzo już mogła radzić sobie w kontaktach z ludźmi, także, bo była do tego stopnia aspołeczna, wyobcowana. I myślę, że w pewnym momencie pojawił się taki nawet problem, żeby wyjść z domu w czymś, co no, przypomina jakiś ludzki strój. Tak bardzo ona była opuszczona i jakby odwrócona od życia. Ja Państwu podam tutaj przykłady, bo pismo Punkt zdążyło w latach, na końcu lat 70. wydać takie fragmenty kilku wspomnień o nauczycieli, którzy uczyli, nauczycieli i uczniów, którzy uczyli w polskim gimnazjum. I tutaj przytoczę Państwu małe fragmenty ze wspomnień Zbigniewa Rynducha, który był nauczycielem gimnazjum gdańskim, a potem ucznia. Więc Rynduch pisze tak: pamiętam, że kilkakrotnie widziałem ją, jak w rannych godzinach przychodziła ze swojego mieszkania w baraku przez dziedziniec gimnazjum polskiego. Tak jakoś bokiem i chyłkiem, tak że nawet trudno było dojrzeć ją z twarzy. A jeszcze straszniej pisze Toszyński, taki potem ktoś, uczeń, który wyprowadził się do Wiednia, bo on pisze tak: wiadomo było, że to biedne, nieśmiałe widmo o niepewnym kroku, nieskoordynowanych rukach i zgasłej twarzy jest córką Przybyszewskiego i wdową po profesorze gimnazjalnym. Mówiono wśród uczniów, że jest albo pijaczką, albo narkomanką, jeśli nie jedno i drugie. Prawda? Dla mnie zawsze takie straszne wrażenie robią te słowa, to biedne, nieśmiałe widmo. Prawda? I to jest tym bardziej wstrząsające, że wszyscy, którzy chociaż przez chwilę przeczytali jej listy, to pamiętają, że w tych listach ona jest, no, pamiętają ten głos, prawda? Taki głos niezwykle pewny siebie, głos niezwykły i taki w polskiej literaturze no, takiej rzadko słyszany, prawda? O takim własnym bardzo sposobie rozumowania, o własnej stylistyce. Taki, ona właściwie, Przybyszewska, mówi i pisze w takim języku, który sama stworzyła pod wieloma względami. Ona pilnuje reguł tego polskiego języka, na przykład robi awantury o to, jeżeli w jej tekstach ukochanych ktoś zmieni miejsce przecinka, bo ona tam ma wszystko przemyślane. Wszystko ma być tak, jak ona to napisała, bo to oddaje sposób myślenia postaci teatralnych, o których pisze. Ona ich widzi, wie, jak mówią. I dlatego tak nad wszystkim panuje. No i te dwie osoby, tak różne, się stykają
I to jest coś niezwykłego. No właśnie, bo Stefania przede wszystkim, tak jak zaczęła, tak jak pani powiedziała, zaczęła się od tego, że Stanisława udzielała korepetycji. Augustyńscy mieli dwóch synów, Jerzego i Witolda. Witold, Jerzy został zamordowany w Piaśnicy od razu na początku wojny. To jest też osobna historia, że właśnie życie Stefanii Augustyńskiej było dość długie i wcale niełatwe, bo przeżyła i męża, i syna. Drugim synem był Witold i właśnie Witoldowi Stanisława Przybyszewska udzielała korepetycji. Zresztą krótko on potem wyjechał chyba do innej szkoły w Warszawie. Ale właśnie początkowo ta relacja była taka właśnie bardzo nierówna, bo rzeczywiście Przybyszewska była w ogromnej potrzebie i zaczęło się to tak naprawdę od takich wizyt Stefanii Augustyńskiej, żeby sprawdzić, co u niej słychać. Tak, czy może nawet, czy żyje. Czy można, dokładnie, więc to rzeczywiście były dostarczanie tego węgla, oddawanie po prostu, tak, potrzebującej osobie. Augustyńska też w takim okresie najgorszej zimy po prostu dała jej mieszkanie, to znaczy po prostu umożliwiła jej przeprowadzkę w ramach gimnazjum. Oczywiście to nie było mieszkanie gdzieś na mieście, ale ona się wyprowadziła na chwilę z baraku do normalnego murowanego, ogrzewanego budynku. Więc i zresztą Przybyszewska, tak jak tutaj pani profesor mówi, że w tych listach w zasadzie zawiera się cała osobowość Przybyszewskiej. Dla osób postronnych to było blade widmo, ale kiedy czytamy listy, to widzimy w zasadzie potęgę osobowości. Tak, tak. I też ona się w listach, mówiąc kolokwialnie, wyżywa, bardzo dużo opisuje. I właśnie mamy to szczęście, kiedy myślimy o Stefanii Augustyńskiej, o której, tak jak mówię, mało wiadomo, bo pozostaje pod jakby cieniem, w cieniu męża. Oglądamy żywego człowieka oczami Stefanii, przepraszam, oczami Stanisławy Przybyszewskiej. I to jest jakby niezwykły wgląd w takie życie wewnętrzne Stefanii Augustyńskiej. Owszem, społeczniczki, owszem, osoby bardzo oddanej społeczności, ale też osobie niezwykle dobrej, jakby absolutnej altruistki. I Przybyszewska pisze w jednym z listów do Jadwigi Przybylskiej z Kotarkowej w taki sposób. Właśnie była u mnie żona dyrektora, zeszłego roku uczyłam jej syna i żyłam z nią bliżej. Niezwykle, bo aktywnie dobra kobieta. Jej zresztą zawdzięczam mniej więcej wszystko, że mnie umarła zeszłej zimy, gdyż po 5 tygodniach mrozu przypadkowo przyszła do mnie i momentalnie wymyśliła ratunek, dając mi pokoik w samym gimnazjum. Więc na początku to była rzeczywiście taka pomoc bardzo doraźna. Zresztą Stefania Augustyńska chyba sobie do końca wyrzucała, że jej się nie udało Stanisławę ocalić. Ona korespondowała też z ciotką Przybyszewskiej, która mieszkała w Warszawie i pisała do niej z taką bezradnością, że jak ona patrzy, że tak wybitny człowiek, no w jej przekonaniu marnuje sobie życie, chociaż Stanisława tak nie uważała, że tak wybitny człowiek skazuje siebie na upadek, że ona jest absolutnie bezradna wobec tego zatracenia, do którego Przybyszewska dąży. No ale właśnie, kiedy mówimy jeszcze o tych różnicach tych dwóch postaci, bo rzeczywiście no, Stefania Augustyńska była taką przekonaną działaczką polonijną, bardzo taką właśnie prospołeczną, bardzo doskonale żyjącą, tak jak powiedziałam, miała chody. Tak, czyli potrafiła pewne rzeczy załatwić, komunikatywna i mamy tutaj do czynienia z osobą absolutnie wyobcowaną, ale to też kompletnie inne wychowanie jednej i drugiej, tak? No bo Przybyszewska, po pierwsze sierota, po drugie nieślubne dziecko. To dzisiaj to nie ma znaczenia, a wtedy miało ogromne, prawda? Zresztą ten taki chyba odium właśnie nieślubnego dziecka za nią się ciągnęło. No i wychowanie takie światowe. Ona się właściwie z matką od Lwowa przez Kraków, przez Tyrol, w końcu Paryż. Wiedeń. Tak. W zasadzie Niemcy, tak. Tak. To była dziewczynka wychowana w Europie. Tak. Stefania Augustyńska była inteligentną bardzo dziewczyną, w zasadzie zamkniętą w Polsce, więc jakby te doświadczenia tych dwóch kobiet były kompletnie odmienne. A jednocześnie z tej relacji zaczęło, oprócz takiej zwykłej pomocy, też niezwykłej, no bo Augustyńska ratowała życie tak naprawdę Przybyszewskiej, to jej życie przedłużyła o parę lat, ale zaczęło się kształtować coś na zasadzie przyjaźni i Przybyszewska też właśnie pisze w listach, rzecz dziwna, jak się z tą kobietą mogę porozumieć. Zdumiewająca natura. I
Przybyszewska uważa Augustyńską przede wszystkim za osobę niezwykle dobrą. Tak, tak. To, żeby zrozumieć do końca to, co ona mówi o Przybyszewsko, o Augustyńskiej, to warto zwrócić uwagę, że Przybyszewska ma taką własny sposób widzenia ludzi, który jest w gruncie rzeczy bardzo hierarchiczny. Ona widzi ludzi jako głęboko nierównych i tak stawia ich w takiej hierarchii, kto jest jakby wyżej, kto niżej duchowo, bo to jest dla niej ważne. Mówi o płaszczyźnie mentalnej, a ta płaszczyzna mentalna, najwyższa, to jest właściwie rodzaj taki racjonalizmu i duchowości. I jeżeli ktoś, i ona właśnie tak się zastanawia, bo z jednej strony pisze o Augustyńskiej, że jest tak intelektualnie osobą właściwie przeciętną, ale jednak ta jej nadzwyczajna czystość etyczna powoduje, że wzbija się na poziom nadzwyczajny zupełnie. I to jest, i tutaj jakby ten podziw, autentyczny podziw, który ona ma dla Augustyńskiej, jest czymś niezwykłym, że ona potrafiła ją tak docenić po prostu, bo mogła zlekceważyć, prawda, taką osobę, która działa w sferach, które ją zupełnie nie interesowały, prawda? Jakiś tam Gdańsk, jakieś tam lokalne problemy, prawda? Jakby ona żyła w świecie, była kosmopolitką, żyła w rewolucji francuskiej, chciała zrobić rewolucję duchową i polityczną jednocześnie, pracowała na jej rzecz. Znaczy nie robiła tego realnie, ale jakby ten wysiłek duchowy tego dotyczył i tylko to ją interesowało. Ale ja myślę w gruncie rzeczy, że jak tak spojrzymy głębiej, to jednak pomiędzy nimi było coś wspólnego. Ja teraz jak spojrzałam jeszcze raz na Przybyszewską, na początku czerwca była taka konferencja, w której uczestniczyłam i tam wróciłam po latach do Przybyszewskiej, to ja sobie uświadomiłam, że one obie były z całą pewnością osobami, który był z awansu społecznego. Ja tak podejrzewam, że sądząc po nazwisku, że Augustyńska sama była pochodzenia chłopskiego prawdopodobnie. I Aniela Pająkówna też była inteligentką i artystką, co jest niezwykłe, zupełnie w pierwszym pokoleniu. Ona była córką Stangreta Pawlikowskich z Galicji, słynnych mecenasów. I oni dali jej stypendium, umożliwili skończenie szkół malarskich. I dlatego na przykład jej siostra Barlińska miała taką niesłychany żal do Przybyszewskiego o to nieślubne dziecko, zniszczenie kariery, dlatego że ten awans społeczny Anieli Pająkówny był zupełnie niewiarygodny. Ale co też charakterystyczne, Pająkówna była zaprzyjaźniona z Marią Wysłouchową, też bardzo wybitną działaczką ludową i nauczycielką. A sama Przybyszewska, córka Pająkówny, też miała za sobą epizod nauczycielski. Przygotowywała się do zawodu nauczycielskiego i chciała uczyć w gimnazjum polskim przez pewien moment, tylko jej nie przyjęli, bo nie miała studiów wyższych. Mam wrażenie, że gdyby to jej życie nie potoczyło się tak, jak gdyby nie zostało tak bardzo straumatyzowane przez jej szczególną biografię, taką bardzo jednak straszną, związaną z destrukcyjnym wpływem ojca, ale też przedwczesną śmiercią matki, to gdyby ona, ja myślę, że tutaj to wydziedziczenie, takie wykorzenienie tej postaci było tak radykalne, że ona żyła odwrócona plecami do swojego miejsca, do środowiska. I to też bardzo charakterystyczne, że jedną na przykład z nielicznych, że jakby kochała wszystko, co ją z tego świata jakby wyrzucało. To znaczy właśnie morfiny, narkotyki, ale na przykład uwielbiała kino. Chodziła maniakalnie do kino. To był jedyny element sztuki popularnej, który kochała. Ale właśnie też dlatego, jak myślę, że kino ją też jakby z tego świata wyprowadzało. A prawda? Też nie znosiła innych osób w kinie.
Tak. Tak jak my dzisiaj narzekamy, że ktoś je popcorn, albo tak. gada, albo szepcze, albo wstaje. I ją denerwowały też osoby w kinie, które rozmawiały, bo śmiały się nie w tych momentach, co trzeba. I tak. to, że dzisiaj te tak. multipleksy by Stanisławę Przybyszewską szalenie denerwowały. Ona chętnie by chciała być w kinie sama. No, przeszkadzali jej niestety inni widzowie, którzy faktycznie kino było wtedy rozrywką taką uważaną za taką prostą, prawda? Jej zamiłowanie do kina było uważane za dziwactwo, bo do kina się chodziło na rozrywkę taką prostą. Tak. I ją właśnie te takie proste osoby, które się śmiały albo w ogóle jadły, albo robiły inne rzeczy, w tym kinie niesłychanie denerwowały. Więc no, faktycznie niezwykle wyobcowana osoba i jedyną osobą, którą ona lubi, szanuje, ceni, o którą zabiega nawet, której wypatruje, że przyjdzie i porozmawia, to była Stefania Augustyńska. Oczywiście Stefania Augustyńska miała mnóstwo znajomych i bardzo bujne życie towarzyskie, zawodowe, społeczne i tak dalej, ale znajdowała czas dla tego właśnie wyobcowanego człowieka i to Przybyszewskiej niesłychanie imponuje. Tak. Czyli jest też jej niesłychanie wdzięczna, ona ją uważa za takiego rodzaju, no nawet współczesnej świętej, bo ona o niej mówi, to jest mój anioł. Podchodzi do niej właśnie w taki sposób, można by powiedzieć wyidealizowany, ale jestem konsekwentna, tak? Właściwie przez ileś lat to ta jej wizja właśnie Augustyńskiej jako takiej świętej, ona nawet pisze coś takiego, że ta kobieta nie umie w ogóle kłamać. Jest do tego stopnia czysta, że nie jest w stanie podejrzewać nawet innych o kłamstwo. Wierzy we wszystko bez wahania. Gdy się natomiast czyjeś kłamstwo wyda, wówczas stoi przed ewidencją zażenowana i przede wszystkim zdziwiona, niezdolna zrozumieć. Mogę sumiennie stwierdzić, że czystości w tym stopniu nie spotkałam u nikogo. Oczywiście mamy do czynienia z osobą absolutnie wyjątkową. Tak. Taką duchową, niezwykle rozwiniętą. Tak. Ale myślę, że w tym ich porozumieniu jest właśnie ten ukryty, ja myślę, jakby ten wątek, ja bym powiedziała, nauczycielski. Bo Przybyszewska potencjalnie też mogła w tą drogą pójść. Jakby to wyraźnie ja to czuję i ona widzi to, że Augustyńska ma właśnie takie dobre w sensie głębokim, dobre relacje z ludźmi. Dobrze na nich wpływa. Bo ona zresztą całkiem dobrze jej szło uczenie, natomiast no, ona się tak mocno poświęciła pisarstwu, że eliminowała wszelkie inne aktywności z życia. Więc było spowodowane, chociaż... Ale dzisiaj widzę ją przede wszystkim jako osobę głęboko straumatyzowaną i w tym odwróceniu się od świata. Mi się wydaje, że to jest znak traumy. Jak gdyby ona przypomina, nawet kiedyś zastanawiałam się, że przypomina w tym jakby w takim zamknięciu w pokoju, właściwie dzisiaj współcześnie różnych, jak Państwo na pewno wiedzą, jest taki pewien rodzaj szaleństwa, zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy zamykają się w swoim pokoju i nie wychodzą poza świat internetu. Tutaj pod tym względem Przybyszewska jest trochę prekursorką. Gdyby był internet, to ona może by też tam żyła, tylko w sieci. No właśnie, jeszcze tak, kiedy właśnie myślimy też właśnie o tych postaciach i o wyobcowaniu, bo rzeczywiście uratowała Przybyszewskiej te kilka lat życia, ale na pewnym etapie przechodzi ta relacja też taki wymiar no, też intelektualny, bo Przybyszewska zaczyna jej pożyczać książki. I to książki, których by się nie spodziewała, że Stefania Augustyńska będzie czytała. Ona powiedziała, pisze coś takiego Przybyszewska, że spodziewałabym się, że to jest taka osoba, która się będzie zachwycała Mniszkówną. Mniszkówna to była taka autorka popularnych romansów. A tymczasem ona czyta i Knuta Hamsuna, i Przybyszewskiego, i Chestertona, skandalisty angielskiego. I mówi, że jej się to wszystko podoba. Czyta, przyjmuje i ma też taki właśnie bardzo potencjał rozwojowy. Też jest ciekawa rzecz, o tym też rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem spotkania. Przybyszewska oczywiście bardzo chciała, żeby sprawa Dantona została wystawiona na którejś z polskich scen i niezwykle o to zabiegała. U różnych postaci pisała mnóstwo listów i paradoksalnie pomogła jej też w tym trochę Augustyńska, ponieważ jej szwagierka, czyli Irma Nalepowa, była żoną wydawcy we Lwowie.
I tam w miarę możliwości uruchamiała też kontakty. Irma Nalepowa w 1929 roku przyjechała do Stefanii Augustyńskiej, poznała przy okazji Przybyszewską. I być może przyczyniła się też do tego, że w 1931 roku Sawa Dantona pojawiła się na deskach właśnie teatru we Lwowie. Na pewno to był duży wpływ Stefanii Augustyńskiej. Nie sądzę, żeby szwagierka sama z siebie po prostu rozpoczęła taką akcję. To rzeczywiście wydaje, tak mi się wydaje, teraz, kiedy myślę o Stefanii Augustyńskiej, że to była jedna z niewielu osób, która naprawdę uważała Przybyszewską za osobę wybitną. Bo wszyscy inni uważali ją za właśnie takie biedne widmo, córkę tego wielkiego Przybyszewskiego, ale w zasadzie głównie środowisko miało dla niej głównie politowanie. Tak naprawdę. Tam nikt nie widział w niej wielkiej postaci, nikt nie widział w niej wielkiej pisarki. Widzieli w niej nieszczęsne stworzenie, które wychodzi rano albo wieczorem i do tego jeszcze albo pije, albo się narkotyzuje. A rzeczywiście Stefania Augustyńska w takim, rzeczywiście chyba wybitnej intuicji, takiej wrażliwości, zobaczyła w niej kogoś wybitnego. I na ile mogła, a nie mogła na zbyt wiele, bo nie da się kogoś uformować według własnych wyobrażeń. Tak, przed własną autodestrukcyjnością. Tak, pomimo tego, że naprawdę się starała i prosiła i uruchamiała wszelkie możliwości, żeby ocalić, z jednej strony ocalić ten taki materialny byt Przybyszewskiej i życie, a z drugiej strony na tyle mogła, bo to też nie była osoba jakoś wybitnie wpływowa w Polsce, była wpływowa tutaj, w tej takiej wąskiej polskiej mniejszości, ale na ile mogła, to starała się też jakby umożliwić Przybyszewski sukces autorski, sceniczny, no też finansowy, tak? Bo pamiętajmy, że Przybyszewska się utrzymywała się, a to z subwencji jakiejś, a to ze stypendiów, a to po prostu z pożyczek i zastawiania rzeczy w Lombardzie. Bo tak po prostu żyła, więc zasługi Stefanii Augustyńskiej są jakby niezwykłe, jeśli chodzi o Przybyszewską. No niestety nie uwieńczone powodzeniem, w tym sensie, że no, Stanisława Przybyszewska zmarła w wieku 34 lat. Stefania Augustyńska ją przeżyła długo, a też miała trudne życie tak naprawdę. W 1939 roku wyjechali z mężem do Warszawy. Starszy syn zginął, tak jak mówiłam, w Piaśnicy, rozstrzelany. Natomiast w 40 bodajże drugim albo trzecim roku nagle zmarł Jan Augustyński. No i w zasadzie przeżyła i męża, i syna. Potem mieszkała bodajże w Warszawie, ale też w Orłowie przebywała. Także potem po wojnie też była związana tutaj z Trójmiastem. Zmarła bodajże w latach 60. Więc przeżyła bardzo długo i męża, i syna, więc życie długie, bardzo też trudne, niełatwe, więc też pokazuje, jak im się różnie życie ułożyło. Prawda? Tak, tak. Ten styk jest jedną z najbardziej zadziwiających rzeczy, jaka mogła się przytrafić. Dla mnie też takie osobiście wzruszające, że tak zupełnie dwie różne osoby, by przypadkiem tak naprawdę zetknięte zupełnie ze sobą, one by się w zasadzie nie powinna w normalnych relacjach spotkać, już na pewno nie zaprzyjaźnić, no bo połączyła jej jakiś taki rodzaj właśnie siostrzeństwa, przyjaźni, takiej solidarności kobiecej bardzo, bardzo, bardzo fajnej. Więc to jest taka historia, którą myślę warto powiedzieć i warto właśnie pokazywać tę Stefanię jako rzeczywiście super działaczkę, bardzo taką prężnie działającą też dla społeczności oruńskiej. Nie wiemy dokładnie, jak ta świetlica wyglądała. Właśnie z relacji z otwarcia jest tylko informacja, że została otwarta i że Stefania się bardzo zasłużyła, natomiast nie wiemy, czy miała fizharmonię, pianino i stół ping-pongowy. Podobno była urządzona w stylu kaszubskim, bo każda z tych świetlic kilkunastu była urządzona w innym stylu, takim właśnie odwołującym się do jakiegoś właśnie takiego etnograficznej. Natomiast nie, może gdzieś jeszcze są te zdjęcia, natomiast do końca nie wiem, jak to wyglądało, no ale rzeczywiście oddawała się bardzo mocno tej świetlicy, więc osoba niezwykle zasłużona do społeczności, taka bardzo medialna, byśmy dzisiaj powiedzieli, bo zdobywanie funduszy też się pewnie wiązało z chodzeniem, proszeniem i tak dalej, a jednocześnie potrafiła w takim wąskim wycinku pomóc człowiekowi właściwie totalnie pogardzanemu przez innych i to na pewno świadczy o jakiejś jej na pewno wybitnych takiej duchowej wartości. Myślę, że Przybyszewska wiedziała coś. Ja bym tylko może jeszcze co do Przybyszewskiej dodała jedną rzecz, to znaczy troszeczkę może tak skorygowała, to znaczy bo Stanisława Przybyszewska jest w ogóle takim dziwnym fenomenem, o którym właściwie niczego nie można powiedzieć w sposób taki
że powiem na przykład tak albo nie i już, i koniec. Zawsze to jednak trzeba jakoś zniuansować, coś jeszcze dopowiedzieć. I na przykład od czasu do czasu jednak, chociaż ona była właśnie taką samotnicą, mieszkała w wolnym mieście Gdańsku, przy czym no jakby trzeba pamiętać, że żaden jakby wybitny polski pisarz poza tym epizodem Stanisława Przybyszewskiego, kiedy on już właściwie nie pisał, już kiedy mieszkał w Gdańsku, to właściwie Gdańsk był pod tym względem takiej jakby literatury polskiej wysokiej, prawda, był właściwie nieobecny na mapie Polski. Polski, no bo to był jednak wolne miasto Gdańsk poza granicami państwa, prawda? Natomiast Przybyszewska od czasu do czasu jednak w to życie literatury polskiej interweniowała, i kulturowe, i społeczne, i to były bardzo niezwykłe interwencje. No jednak to jest zadziwiające, że jej dramaty, jej dramat Sprawa Dantana doczekała się dwóch teatralnych inscenizacji. Najpierw w 1931 roku we Lwowie, w 1933 roku w Warszawie. I oba spektakle nie odniosły specjalnego sukcesu, dlatego że no, one były bardzo, jakby z punktu widzenia tamtego czasu, były bardzo dziwne. I właściwie dopiero w latach 70. w Teatrze Powszechnym, najpierw w Warszawie, a potem ta ekranizacja Wajdy była, to były udane spektakle, ciekawe. Ale ona dwa razy interweniowała właśnie w taki dziwny sposób. Raz wzięła udział w dyskusji na temat stylu kobiecego pisania i wtedy wystąpiła za takim stylem racjonalnym, pozbawionym metafor. Polemizowała wtedy z Marią Kuncewiczową na przykład. A drugi raz była taka głośna sprawa kryminalna Rity Gordonowej, która została takiej gospodyni domu, która została oskarżona o zamordowanie córki swojego przełożonego. To był proces poszlakowy i nie było wiadomo, do końca właściwie nie ustalono, kto zabił. I Rita i Stanisława Przybyszewska była przekonana o tym, że Rita Gorgonowa jest niewinna. I wtedy wyszła w bardzo takie listownie ciekawe relacje z różnymi obrońcami Rity Gordonowej właśnie, która jako nie Polka, ona była Serbką albo Chorwacką. Tak. Bo ta obca właśnie. Tak, nie? Właśnie tak, broniła obcej. I tutaj ta lojalność wobec taką, no myślę, że czuła tutaj w niej takie swoje alter ego. Tak, myślę, że ona rzeczywiście miała takie poczucie, że właśnie to zresztą Gorgonową tak, bardzo tak, szybko, tak, niezależnie od tego, tak, jak dzisiaj to oceniamy. Że swoi występują, mają, tak, są w spisku przeciwko obcej osobie. Bo to była ta obca, przyjechała tak. I zabiła. Tak, zabiła. Dokładnie. I ona nawet pisała, korespondowała, tak jak pani mówi, z obrońcami Gorgonowej, im podawała strategie obrończe. Tak, co można tak, robić, tak. Jak można obronić, jakie argumenty, więc zaangażowała się niewiarygodnie zupełnie. Tak, jakby z tego swojego baraku próbowała wpłynąć na losy innej kobiety, z którą chyba rzeczywiście się trochę utożsamiała. Tak, tak, to prawda. Zresztą ciekawa jest zresztą epilog tej historii. To kiedyś przeczytałam tak jakby z poczuciem, jakie życie jest dziwne, że Rita Gordonowa opuściła więzienie w wrześniu 1939 roku. Wtedy wypuszczano po inwazji Niemiec, wypuszczano więźniów na wolność i ona wtedy też wyszła i nie wiadomo, co się dalej stało. Tak. Gdzieś zaginęła. Jej córka próbowała bardzo mocno walczyć, młodsza, urodzona już w więzieniu, o dobre imię matki. Zresztą powstała też książka o sprawie Gorgonowej Cezarego Wazerewicza, który próbował to zweryfikować jeszcze. Tak. Ale on uznał, że ten proces raczej został w świetle tych dowodów, został przeprowadzony poprawnie i pomimo tego, że poszlakowy, no to nie da się nikogo dzisiaj ocenić, natomiast nie dopatrzył się uchybień, więc jak było, tego nie wiemy. Tak. Proszę Państwa, teraz byłby chyba czas dla Państwa na zadawanie myślimy. Pytań. Tak. Jeśli macie Państwo pytania, to jest mikrofon. Prosiłabym o podniesienie ręki i dwie fascynujące kobiety. Na ile będziemy umiały odpowiedzieć, na pewno Pani Profesor tak, a nie wiem jak ja, to chętnie coś dopowiemy. Czy Mieczysław i Helena Pawlikowscy, to mówimy o małżeństwie. Ja tutaj z boku zupełnie siedzę, po Państwa prawej stronie. To jest małżeństwo, które mieszkało też w Zakopanem, bo majątek zakopiański.
Tylko, chyba nie, chyba to byli inni. Oni byli gdzieś pod Krakowem. Ja panią no właśnie, dość źle słyszałam. Chciałabym to chyba sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie, że to nie są ci sami Pawlikowscy z Zakopanego. Aniela Pająkówna potem studiowała w Krakowie. To o Pawlikowskich chodzi, tak? Zastanawiam się, czy to jest Gwalbert Pawlikowski i z rodziny Pawlikowskich, którzy... Wydaje mi się, że nie, ale to jest, też oczywiście nie pamiętam nazwisk. Z tego, co pamiętam, to chodzi też o tego Pawlikowskiego, który był też znawcą twórczości Juliusza Słowackiego. To był taki, ale może też się mylę. To była taka... Mówi ten taka... Kraków tak po prostu. Tak, tak, tak. Na stronę myśli, czy to są Pawlikowscy, którzy mieli willę pod Jedlami, na przykład słynną, Zakopanem. Nie, ale nie Zakopane. To jest... Nie, Zakopane nie. Ja zapomniałam. Medyka. Oni byli z Medyki. Ja słabo znam topografię, wyrażę się językiem tamtej epoki, Galicji, ale tylko myślę, że to daleko. Może, bo imiona to była tak? Mieczysław i tak. Helena, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak samo nazywała się właśnie ta rodzina, która miała willę pod Jedlami, dlatego moje. Ale tego nie jestem pewna, ja więc nie chciałabym. Dziękuję bardzo. Czy w narkotyki to Stanisławę wciągnął ojciec, czy mąż, czy też jakoś inaczej? To pierwsze pytanie. A drugie, czy ojciec żył jeszcze, jak ona napisała te dramaty, czy je znał i czy je docenia? Więc to znaczy, z tego, co czytałam, to jest taka hipoteza, że to ojciec ją wciągnął w narkotyki. Tak samo zresztą jak jej męża, Jana Panińskiego, bo oni oboje należeli wcześniej, zanim przyjechali do Gdańska, do takiego środowiska ekspresjonistów, którzy byli zgromadzeni wobec pisma, które wydawano w Poznaniu wokół poznańskiego zdroju. I tam między innymi należał do tego towarzystwa Jan Panieński, Stanisław Przybyszewski. I z tym towarzystwem on zapoznał swoją córkę Stanisławę Przybyszewską i miał duży wpływ na tych ludzi. No i właśnie z różnych takich sugestii, napomknięć jest mowa o tym, że nauczył tych brania narkotyków Jana Panińskiego i też córkę. Czy ona czy zaczęła brać te narkotyki już w związku z Panieńskim, czy też bezpośrednio od ojca, tego nie wiem, ale jest o to oskarżany. No, Jan Panieński prawdopodobnie umarł z przedawkowania w Paryżu. Mówiono o zawale serca, ale tak między wierszami. Prawdopodobnie niestety przyjął za dużo morfiny, nawet chyba gdzieś jakieś takie dramatyczne okoliczności, jak gdzieś na ulicy. No miał 20 parę lat zaledwie. Tak, bardzo młody człowiek. Tak. Czy sam Stanisław ten Przybyszewski był też morfinistą? Tak, to znaczy on głównie był alkoholikiem. Ale to było, można powiedzieć, tradycyjnie po polsku, były autentycznie, no ale prawdopodobnie tych uzależnień było więcej. Morfina też. Ale no, słynął jako alkoholik, ale może to się przesuwało, bo te... Ja pamiętam, że czytałam nie tak dawno temu taki w biografii Przybyszewskiego taki zbiór opinii o nim i wspomnień, który ułożył Rogalski i w pewnym momencie pojawia się tam, i to były bardzo takie mieszane uczucia, które on budził w młodości. Między innymi Gabriela Zapolska napisała o nim i jego towarzystwie no w sposób taki już bardzo, takim językiem przesyconym wstrętem do niego, bo napisała, że to była banda pijanych pluskiew. Więc naprawdę sobie nie żałowała. I jakby myślę, że był uzależniony od wielu używek, ale chyba też od morfiny. Ale głównie alkohol.
mógł jakby pokazać jej, natomiast tak, niekoniecznie sam tak, mógł, tak. musiał być aż w takim stopniu uzależniony, zresztą czasami tak bywa. Także tak. ktoś pokazuje narkotyki jednej osobie, sam jest uzależniony tyle o ile albo niewiele, a ta druga osoba rzeczywiście bardzo mocno się wciąga. Tu też padło pytanie, czy Przybyszewski zdążył przeczytać dramaty. A tak, tak, przepraszam, ale zapomniałam. To przeczytał tylko jeden, to znaczy ten, który ona, który był jej takim debiutem scenicznym i to był 93. To znaczy, bo oprócz tych dwóch dramatów, o których mówię, Termidora i Sprawy Dantona, napisała też taki tekst, który nie traktowała tak bardzo serio i to był 93, tak się nazywa ten tekst. 1793, bo to oczywiście chodzi zawsze, jak zawsze, o rewolucję francuską. I ten tekst jest takim rodzajem jakby wstępu do jej tekstów rewolucyjnych. Nie jest jeszcze taki bardzo polityczny, tylko dotyczy relacji wewnątrzrodzinnych w rodzinie pewnego arystokraty skazanego na śmierć w czasie rewolucji. A tamte, Termidor i Sprawa Dantona, dotyczą już rozgrywek politycznych. Przede wszystkim pomiędzy Dantonem i Robespierrem. Bo Robespierre to jest bohater, którego ona czci, uważa za wybitną, nadzwyczajną postać, za geniusza. O ile dobrze zrozumiałam, te inscenizacje teatralne sztuki Przybyszewskiej miały miejsce za jej życia, tak? Czy ją to zdołało wybawić z tej jej jaskini w tym barachu? Czy ona widziała tę inscenizację? Nie, nie widziała. Nie pojechała ani na jedną premierę, ani na drugą. I z tego czytała tylko relacje i była bardzo z tych przedstawień niezadowolona. Ale jak się czyta jej listy, to od razu widać, że ona miała tak wygórowane wyobrażenie, jak te przedstawienia miałyby wyglądać. Po prostu byłaby zadowolona tylko wtedy, gdyby reżyserzy absolutnie potrafili odczytać wszystkie jej, jakby jej intencje, które ona uważała, że są zapisane w tym tekście. Myślę na przykład, że ona byłaby bardzo nieszczęśliwa dzisiaj, gdyby zobaczyła to, co reżyserzy i autorzy przedstawień robią w teatrze, ponieważ ona uważała, uważała, że napisała o rewolucji francuskiej prawdę. I teraz każdy reżyser powinien starać się tę prawdę odtworzyć. Także napisała bardzo takie pełne właściwie przerażenia relacje z tego, co widziała na zdjęciach i czytała o przedstawieniach. To było przerażenie, prawda? Ona też nie pojechała, ona chyba się też bała zobaczyć te przedstawienia. Ona tłumaczyła, że nie pojedzie, bo nie ma ładnej sukienki, ale myślę, że ładna sukienka by się znalazła. Ale ona po prostu chyba się bała tego zetknięcia, tego swojego wyidealizowanego obrazu, idealnego przedstawienia, no z realizacją po prostu. Tak, bo dwa razy opuściła Gdańsk już w latach, w czasie pobytu w Gdańsku. To znaczy raz pojechała do Poznania, kiedy skończyła Sprawę Dantona i chciała usłyszeć pochwały u swoich przyjaciół, czego się nie doczekała i to był dla niej ogromne rozczarowanie. A wcześniej pojechała na pogrzeb ojca Stanisława Przybyszewskiego. I to były dwa wyjazdy, nigdzie więcej. Tak, no ja mam pytanie raczej jeszcze raz biografii Przybyszewskiej, bo rozumiem, że ona była nieślubnym dzieckiem, tak? To dlaczego nosiła nazwisko po ojcu? Czy to ojciec jej dał to nazwisko? A po drugie, dlaczego teraz cały czas, no, jeżeli ona była męża Panieńskie, to dlaczego powinna być, no, jak u Stanisława, Panieńska, a nie Przybyszewska? A to jakby wrócenie, chyba że to by zwrócić uwagę chyba w tej chwili. Bo powinna się mówić, chyba została pochowana chyba jako pod nazwiskiem Stanisława Panieńska chyba, a nie Przybyszewska, tak mi się wydaje. Mhm. A jeszcze, no i drugie pytanie, bo jeśli ona mieszka w tym baraku, no to przedtem chyba mieszkała w normalnym mieszkaniu razem z mężem chyba. Mhm. Musiała być wyeksmitowana jakoś do tych baraków czy coś takiego. Znaczy z barakiem to było tak, że rzeczywiście na początku oni mieszkali w budynku gimnazjum, ale ona mieszkała jako żona nauczyciela, nauczycielowi to mieszkanie przysługiwało. W momencie, kiedy Panieński umiera w Paryżu, Przybyszewska pozostaje na tym terenie z łaski. No po prostu, w związku z tym mieszka albo w baraku, nieogrzewanym zresztą, obok w tym baraku było przedszkole, obok były też pokoje do wynajęcia na lato. Te baraki potem zresztą zostały zburzone, bo one
To były jeszcze budynki pokoszarowe i ona korzysta z tego, co jej po prostu szkoła jest jej skłonna dać. No, w związku z tym rzeczywiście póki mieszkała z Panieńskim, to nawet się tam chyba zachowała taka relacja ojca, że on ich odwiedził, znaczy mówi o Przybyszewskim i mówi, że mają ładnie tu urządzone, tak? Więc to musiało być przyjemne, mieszczańskie wnętrze, natomiast no, po śmierci męża jej sytuacja się radykalnie pogorszyła. Natomiast co do nazwiska, to jest bardzo długa, to już pani profesor mówiła. Tak. To jest bardzo długa historia, bo oczywiście ona posługiwała się nazwiskiem Przybyszewskiego z przyczyn, no jakby ona miała taką swoją stronę idealistyczną, ale też miała stronę marketingową. I ona wiedziała, że jako Przybyszewska, jako literatka zwraca uwagę na siebie. Więc w związku z tym to przyjęcie nazwiska ojca, do którego zresztą prawo uzyskała dość późno, bo miała chyba wtedy około 10-12 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no to było takie nazwisko, które ona do ojca miała bardzo mieszany stosunek. To znaczy on ją na pewno, spotkanie z nim ją bardzo straumatyzowało, dlatego że to było takie spotkanie, no jakby on... No, można powiedzieć, że Przybyszewski jakby wobec wszystkich kobiet zachował się bardzo, bardzo źle i wobec swoich partnerek seksualnych, ale także wobec córki, którą no nie wiem, no jakby też no tak uwodził, czy też dosłownie, czy też emocjonalnie. I ona bardzo ją ten ojciec straumatyzował. Ale jednocześnie, kiedy zaczęła pisać i całą swoją nadzieję życia wiązała z literaturą, to nazwisko Przybyszewski mogło jej coś dać, prawda? Zwracało uwagę. Aż też podpisywała też w niektórych listach Przybyszewska myślnik Panieńska, więc to było zamiennie. Na początku bardzo długo jako nieślubna córka po prostu funkcjonowała jako Stanisława Pająkówna. Tak. Więc to rzeczywiście ta tak historia jej matka. Nazwiska jest tak. Taka skomplikowana, to prawda. Zresztą ona bardzo kochała swoją matkę i bardzo ją idealizowała i uważała, że to, co najlepsze, dostała po matce. Ale pani mówi, że w wieku 12 lat jednak uzyskała nazwisko ojca już do prawa używania i w ogóle już w dokumentach już wtedy Przybyszewska, tak? Tak, bo tak. Znaczy na początku... Przybyszewski się akurat nigdy nie wypierał ojcostwa. To nie była kwestia tego, tylko on też miał, tak powiem, dużo swoich spraw. Córki w zasadzie nie znał, on ją jako dziewczynki nie widział w ogóle. Anieli Pająkówni niespecjalnie zależało na tym. Zaczęło bardzo zależeć siostrze Anieli Pająkówni, czyli Helenie Barlińskiej, która się po prostu wstydziła, że jej siostrzenica nosi nazwisko po matce. I to ona tak naprawdę wymogła na Przybyszewskim, żeby się w końcu wziął i dał jej swoje nazwisko. I tak się stało. Tak. W tym razie Przybyszewski się akurat tego nie wypierał. Tutaj tylko tak. W praktykę to nie przychodziło. Tylko sposób. Jakby tak praktycznie ukrywał Stanisławę Przybyszewską przed swoją drugą żoną, która była bardzo zazdrosna, przed Jadwigą Kasprowiczową, która nie cierpiała, nienawidziła Stanisławy Przybyszewskiej. Można to zresztą zrozumieć, bo ona była żywym dowodem no, tej okoliczności romansu, prawda? Jednoczesnego Dagny, która wyjechała na śmierć, prawda? W tym samym czasie Kasprowiczowa, związek z Kasprowiczową, co było też o tyle straszliwe, że związek z jednym z bardzo czczonych przez Przybyszewskiego przyjaciół i literatów Jana Kasprowicza. On tam tak czołobitnie odnosił się do Jana do Kasprowicza, no i uwiódł mu żonę, więc to... Tak bardzo go czcił, że aż uwiódł mu żonę. Tak, tak. To niezwykły dowód przyjaźni. No był jakby no tutaj też niedawno temu na tej konferencji, o której państwu opowiadałam, toczyłam taki bardzo żywy spór z profesorką, która wydaje Stanisława Przybyszewskiego i która jednak ma do niego duży kult, więc tutaj starłyśmy się bardzo mocno, bo ja reprezentowałam interesy Przybyszewskiej, można tak powiedzieć. Bardzo jestem tak ciągle emocjonalnie związana i dla mnie Stanisław Przybyszewski, zwłaszcza po tym, po tych dzisiejszych rewizjach, po tym, co myślimy o
o mitu, prawda, o tej świadomości patriarchalnej przemocy. To sposób, w jaki Stanisław Przybyszewski traktował swoje partnerki seksualne, był naprawdę przerażający. Dobrze, to jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję Państwu za obecność. Bardzo dziękuję mojej gościni. My też bardzo dziękujemy. Profesorze Wygraczce za to, że zechciała. Dziękujemy. Dziękujemy.